Emaneczko z tej strony Metal i witam w odcinku Q&A, pierwszym odcinku z serii i mam trochę kilka pytań, czy kilkanaście pytań, na które sobie odpowiem. Wiem, że ten film miał być wrzucony pod koniec świąt, ale jakoś tak wyszło, że nie wrzuciłem, no i w ogóle nie nagrałem, bo nie miałem czasu. Więc zacznijmy od pierwszego komentarza, pierwszego pytania. Czy dasz radę zrobić dla mnie logo? No, biorę udział swag, czy coś takiego, tak się nazywa. Użytkownik zależy. Jeżeli to będzie inicjał, to mogę ci inicjały zrobić. Ale jeżeli chcesz jakąś bardziej wybujałą grafikę czy coś, to już nie za bardzo. Bo na moim plotterze się da tylko wyciąć jedne z bardziej prostych wzorów. Dalej. Pierwsze pytanie, a czy kolejne pytanie. Jaka twoja główna kostka 2x2 czy 4x4? Moją główną kostką 2x2 to jest Cyclone Boys na żółtym plastiku. Ogólnie dlatego, bo nie mam innej. Kostka ścina bardzo dobrze, 45. Chodzi całkiem szybko. Czasami łapie loki takie wsteczne czy coś, albo się tam mechanizm wewnętrzny zahacza, ale to rzadko. Więc spoko. Polecam bardzo taką kostkę, zwłaszcza na... No, po prostu. Trójka to Cyclone Boys żółty. Na żółtym plastiku. Ogólnie wszystkim mogę polecić te kostki Cyclone Boys, bo tą kostkę tak sobie wyrobiłem fajnie, że nawet jak układam nadajanie primery Zanchi, to po prostu nie mogę wyciągnąć takich dobrych czasów jak na tej kostce. Więc naprawdę ją polecam i będę na niej układał, myślę, że jeszcze sporo czasu. I moją główną kostką 4x4 to aktualnie jest moju Wejsu. Nie jest moje, tylko kuzyna. No ale ogólnie... No co ogólnie? Ogólnie nie mam swojej jakby czwórki, więc pożyczyłem od niego i on na razie nie kręci tak bardzo. Dobra, lecimy dalej z pytaniami. Skąd masz tą dwójkę na żółtym plastiku i gdzie ją kupiłeś? Prawdopodobnie chodzi o tego Cyclone Boysa. Zrobiłem coś takiego, że zamówiłem z Like Take'a 6 kostek wielokolorowych. W sumie mogę wam pokazać, jak wyglądają wielokolorowe. Tak wyglądają wielokolorowe kostki. Rozebrałem je na części. Cały mechanizm rozwaliłem. No i poskręcałem takie kostki. Mam tutaj jeszcze na takim czerwono-różowym, no takim jakby czerwonym plastiku. Czerwono pomęczyłem, bardziej różowym. Też zarąbiście chodzi, tylko nie wyrobiona. Czeka na kupca. Więc ogólnie stąd. Trójkę tak samo zrobiłem. Leci dalej pytania. Czy jeżeli zamawiasz kurierem na LikeTake, to jeżeli kurier przyjdzie, to płacisz z dolarami czy polskimi złotymi? Ogólnie zamawiałem tylko raz kurierem. I chodzi o to, że płaci się w polskich złotych, ponieważ gościu, który do ciebie przychodzi, nie przylatuje bezpośrednio z Chin czy skądś tam, tylko oni mają swoich dostawców w każdym kraju i po prostu gość, Polak ci przychodzi, daje paczkę i ty mu płacisz w polskich, oni sobie już tam przeliczają, tylko musisz mieć wyliczone. Dalej, pytanie, jak było na twoich pierwszych zawodach? Moje pierwsze zawody to były zawody w Bielsku-Białej. Było bardzo fajnie. Całkiem dobre czasy miałem. Nie miałem całkiem dobrych czasów. Ogólnie poznałem kilka ciekawych osób. Może ktoś z was zna Ciambora. Polecam. Hello. Ogólnie spoko gościu. Warto sobie z nim czasem pogadać. No i... No, co tam bardziej. No, doświadczenia trochę zebrałem. I na kolejnych zawodach, bo już coraz lepiej. Więc naprawdę polecam sobie jeździć na zawody, nawet jeżeli macie słabe czasy. Chyba że macie naprawdę daleko, to nie ma sensu tak po prostu się wybierać. No ale dobra. Dalej.
Dalej, kolejne pytanie. Kiedy Minecraft? Kolega się pyta. Kuba Pranica. No ale niestety ja nie gram w Minecrafta. Minecraft jest według mnie ogłupiającą grą. Nigdy mi się nie podoba. I dlaczego w ogóle ktoś stworzył taką grę kwadratową? Przecież piłka, zwierzęta nie są kwadratowe. Przecież to jest w ogóle jakaś paranoja. Ktoś miał coś porąbane z głową. Dlatego jestem zawsze i byłem zawsze przeciw Minecraftowi. Wolę, żeby już każdy, kto chce w coś takiego grać, żeby grał nawet na przykład w Call of Duty albo coś. A przy okazji zamula kompa. Dobra, lecimy dalej. Pamiętasz mnie z nieoficjalnych zawodów w Krakowie? Kupiłem od Ciebie Funk Sheet One 2. Co mnie myślisz, jeśli mnie pamiętasz? Ogólnie nie, sprzedałem dwa Funk Sheet Primery wtedy i dokładnie nie pamiętam komu, więc... no jak sprzedawałem ci kostki, to chyba, jak sprzedałem ci kostkę, to chyba byłeś spoko, bo z jakimiś ludźmi, którzy są, nie wiem, no ogólnie chyba mili ludzie chcą ode mnie kupować kostki, więc jesteś spoko, chociaż nie bardzo cię pamiętam. I dalej, kolejne pytanie, co sądzisz o Dianie Primary Zanchi? Oczywiście mówię, że Dian Primary Zanchi jest naprawdę zarąbisty. Chodzi super płynny, ja mam jednego. I po prostu jest tak genialny, że na początku myślałem, że go nie będę w życiu chciał sprzedać. Bo chodzi tak płynnie, tak szybko, że sam nad nim nie nadążam. Ścina genialnie. Wyregulowałem go i nasmarowałem tak, że... no. Nie mogę tutaj tego powiedzieć, do czego to porównać, bo mnie posądzą o prawa autorskie. Dalej. Po prostu jest bardzo dobra. Gdzie można zamówić, zrobić własne logo, napis na kostkę? Ogólnie, jak mówiłem już wcześniej, ja mogę zrobić komuś inicjały, ale oprócz tego jest taki Krystian, który ma ploter drukująco-tnący i on właśnie robi takie loga. No, może ci zrobić chyba nawet grafikę jakąś. A jak nie, to na przykład w takich drukarniach wielkoformatowych oni mogą ci to zrobić, ale musiałbyś zamawiać w 1000 sztuk. No i to chyba tyle, jak to ta odpowiedź. Ile masz lat? Mam 17 lat w tym roku, będzie wybijało 9 sierpnia. Więc chyba spoko. Jak długo układasz? Układam od tamtych świąt Bożego Narodzenia. Dostałem kostkę na gwiazdkę, na imieniny, bo mam imieniny wtedy, no i się zaczęło, więc układam już ponad półtora roku. Dalej, jakie kostki 3x3 polecasz, to już było, i kolejne, jakie są Twoje czasy na 2x3x3 i 4x4? No to tak, na dwójce ostatnio, średnią to mam tak około 6-7 sekund, a ostatnio wykręciłem mój best, miałem sekunda 89, więc też super ze skipem chyba. No i ogólnie jestem z tego zadowolony, chociaż dwójka mnie nie pociąga w ogóle, bo to tak jakby poświęcić 10 sekund na ułożenie kostki, mieć radochę, że się coś umie ułożyć. Na 3x3 mój najlepszy czas to 13, coś 60 full stepem. Ze skipem minimalnie mniej, ale też 13, a średnia w granicach 17-18 sekund. I na czwórce ostatnio trochę spadłem, ale muszę przytrenować przed zawodami we Fredmanie. To takie średnie czasy, minuta 25. Miałem best mój, to jest minuta 15, ale to ostatnio nie trenuję, więc spadły mi te czasy. No i to chyba byłyby wszystkie pytania pod tym filmikiem ostatnim, więc wypiszcie tutaj kolejne pytania, takie żeby się nie powtarzały z tego filmiku. No i myślę, że to by było na tyle. Dzięki, do zobaczenia i cześć.